Czarni Węgrów, Supleński Adrian numer 12, Żurawiński Paweł 6, Wyda Marcin 2, Pawełka numer 9, Supleński Łukasz 5, Płerczak Paweł 16, Gryglas Marcin 17, Szydłowski kapitan zespołu 11, Pawiczak numer 19, Głowa Przemysław 10, Konosa Piotr 14. W rezerwie Ufna Krzysztof 1, Karytel Cezary 8, Barcz Paweł 18, Panutnik Kamil 7, Bartoszewski Mateusz 13, Chrupek Daniel 3, Replin Radosław 4, trenerem zespołu jest pan Parzonka Robert, asystentem w dniu dzisiejszym pan Skolniewski Krzysztof, kierownikiem drużyny pan Janusz Chrupek, opieka medyczna pan Marcin Kaczyk, prezesem klubu czarnych jest pan Dariusz Dobosz. Rozpoczęło się spotkanie, mecz pomiędzy drużynami MKS Czarni Węgrów w strojach czarno-biało-czerwonych Getrach i Wryw Sobole w czerwono-czarnej czerwonej Getry. Rzut rożny dla drużyny gości. I pewna interwencja bramkarza drużyny węgrowskiej Adriana Supleńskiego. Robert Parzonka z numerem 9. Spotkania. Drużyna gości po bramce Marcinczaka Tomasza obejmuje prowadzenie 1-0. Przypomnę Państwu jeszcze, że sponsorem tytularnym drużyny Czarnych Węgrów od dnia dzisiejszego jest Altur Trade z Warszawy, sponsorem technicznym Topaz. Yeah.
Rzut rożny dla drużyny węgrowskiej. Przybiłce Radosław Reblin. Doskonała sytuacja dla drużyny węgrowskiej. No niestety piłka trafiła tylko w poprzeczkę i wynik się nie zmienia. Ładne uderzenie z głowy Przemka Głowacza, ale na miejscu Kępka Artur i wynik bez zmian. 1-0 prowadzą goście. Rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Radek Replin i Robert Parzonka. Tu na boisku pojawił się Damian Berem. Czerwona kartka dla trenera drużyny węgrowskiej Roberta Parzonki. Zapraszamy na
Stadionie Miejskim 28 kwietnia na mecz z LKS Ostrówek.